Witam Państwa, witam również mojego następnego gościa. Doktor Cezary Mech, prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, jest z Państwem i ze mną. Dzień dobry, panie doktorze. Witam Państwa serdecznie. Panie doktorze, od dzisiaj Polacy będą mogli pójść do galerii handlowej, do galerii sztuki i do muzeów. Czy przedsiębiorcy, którzy właśnie mają swoje biznesy w tych galeriach handlowych, odetchną z ulgą? No wydaje się, że nie do końca, ponieważ właśnie cecha tej walki z tym kryzysem, jaka została przyjęta, to jest taka tylko pozornie dobra, ponieważ ona z jednej strony pozwala na to, żeby otworzyć jakieś tam własne biznesy, więc przez chwilę ci przedsiębiorcy, można powiedzieć, odetchną, ale tak naprawdę nie redukuje jednego, nie redukuje zaniepokojenia ze strony tych potencjalnych konsumentów, które mogą się jednak, korzystając z tych biznesów, zarazić. No i oczywiście powoduje taką sytuację bardzo dużej niepewności, jak i też zagrożenia, że jednak otwieranie gospodarki w chwili, kiedy nadal się ten wirus panoszy, tak naprawdę nie mamy wiedzy na temat tego, jakie koszty, a jakie zyski uzyskają, powiedzmy, ci przedsiębiorcy, bo koszty mogą być poniesione przez resztę obywateli i podatników. To jest właśnie ta różnica podejścia, którą zaprezentowała Polska i inne kraje Zachodu, znaczy Zachodu, to może mało źle sformułowane, ponieważ do tych krajów należy również Australia i Nowa Zelandia, które takiej strategii nie przyjęły, ale jak kraje te, a kraje powiedzmy takie jak Chiny, Australia i Nowa Zelandia, które otworzyły te biznesy, ale dopiero wtedy, kiedy okazało się, że został zlikwidowany już wirus i już kiedy ludzie mogli spokojnie wrócić. Panie doktorze, czy my już teraz wiemy, które właśnie sklepy z tych galerii handlowych ucierpiały najbardziej? To są te sklepy, te sieciówki tak zwane, sklepy odzieżowe, czy jednak te wyspy w galeriach handlowych, które również płacą niemałe czynsze za wynajem tego miejsca? Wiadomo, że na pandemii straciły najbardziej cztery grupy przedsiębiorstw, no więc to są związane z hotele, restauracje, to jest wypoczynek, rekreacja i oczywiście są to miejsca, w których powiedzmy, które były zamknięte i ograniczone. Przy czym pamiętajmy, że w przypadku Polski, to właśnie ten przypadek Polski jest taki bardzo charakterystyczny. Ponieważ my mamy udział tych przedsiębiorstw i tego biznesu w PKB 2,1% PKB. I kwestią już tak naprawdę społeczną jest realokacja ewentualnych kosztów. Jeśli patrzymy na kwestie w ogóle restrykcji takich lockdownowych, które dotykają różne branże w Polsce, to one tylko tworzą około 6% PKB. I wydaje się, że ta debata na temat tego, ile kto stracił, jest nierównomierna, ponieważ my powinniśmy patrzeć na to, ile w ogóle też te podmioty stracą, jeśli nadal będą ograniczenia, jeśli ten wirus będzie się panoszył, a z drugiej strony też ile społeczeństwo straci w sytuacji, kiedy będzie zaciągane coraz większe długi po to, żeby podtrzymywać gospodarkę i też nieracjonalnie alokować koszty. Bo zauważmy, nie ma w Polsce systemu podatkowego, który by alokował te koszty związane z zarażaniem się przy otwieraniu poszczególnych segmentów gospodarki na tych przedsiębiorców. Wydaje się, że to taki jest bardzo spokojny taki freeload, tani bilet dla nich. Nie ma tego obciążenia i nie ma tego porównania, więc nie mamy racjonalnego rachunku dotyczącego, kto ponosi te koszty.
Panie doktorze, w Gazecie Polskiej czytamy m.in. produkt krajowy brutto Polski w 2020 roku spadł o 2,8%. To dobry wynik, zważywszy na zamrożenie gospodarki z powodu pandemii. Jesteśmy wśród 5 państw Unii Europejskiej, które najłagodniej przechodzą koronakryzys, oceniają komentatorzy. We Francji PKB zmalał w ubiegłym roku o 8,3%, a w Hiszpanii aż o 11%. To rzeczywiście dobry wynik? Tak, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia wyniku takiego, powiedzmy, takiego jako fotografii, to można by było powiedzieć, że to jest idealny wynik, bo tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, to jesteśmy na 3. miejscu za Litwą i Irlandią. Z drugiej strony bardzo wyraźnie widać, że Polska, powiedzmy, przechodzi kryzysy, powiedzmy, łagodnie. Jeśli sumujemy ten kryzys, który przeszliśmy poprzednio po tym kryzysie finansowym i ten, to okaże się, że jesteśmy na 1. miejscu nawet. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, taka, która jest kluczowa, którą poruszyłem poprzednio. Polska ma najmniejszy udział, jeśli chodzi o to, branżę, udział tych branż, które zostały dotknięte. To jest pierwszy punkt. A drugi to jest taki, że państwa, które się zamknęły, zwalczyły koronawirusa, takie jak Chiny, Australia, Nowa Zelandia, one pędzą gospodarczo i potrzebują olbrzymiej ilości surowców, produktów. Z drugiej strony wiele przedsiębiorstw jest zamkniętych w krajach Zachodu, co spowodowało, że Polska wykorzystała ten element w aspekcie eksportowym. W ogóle po wielkim kryzysie to 2/3 przyrostu PKB to jest związana z przyrostem eksportu. A więc to jest taki mieszany wynik związany z tym, że z jednej strony my mamy bardzo dobry wynik fotograficzny, to znaczy nie tak dobry jak te kraje, które się zamknęły, ale w porównaniu z tymi, powiedzmy, sytuacją polskich branż, małym udziałem, a także bardzo wysokim pakietem kryzysowym, to jest taki już można powiedzieć wynik przeciętny. Gdy patrzymy na walkę z pandemią, to jeśli według Bloomberga jesteśmy na 44. miejscu wśród 53 krajów świata, to jest źle. Jeśli patrzymy na wynik GUS-u, który podał, powiedzmy, że mamy największą zapaść demograficzną, można powiedzieć, od II wojny światowej, no to te perspektywy też nie są różowe. Panie doktorze, dobra informacja dla tych, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. PKO Bank Polski zawarł przed Sądem Okręgowym w Warszawie pierwszą pilotażową ugodę z frankowiczami. To reakcja na propozycję przewodniczącego KNF, aby banki przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugody w sprawie kredytów frankowych. Kredyty frankowe zmora od wielu lat tych, którzy muszą je spłacać. Czy w końcu tutaj coś się wyjaśni właśnie, czy frankowicze tak zwani będą mogli liczyć na odetchnięcie z ulgą, jeśli chodzi o spłatę tych kredytów? Jestem tą osobą, która była zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego. Byłem przez 15 lat, można powiedzieć, walczyłem z tym, żeby z takim uznaniem, że kredyt frankowy może jest kredytem tańszym od złotówkowego. Apeluję od ponad 10 lat, żeby jak najszybciej doprowadzić do zamiany tych zobowiązań frankowych na złotówkowe. Dlaczego? Aktywa, powiedzmy tutaj, Szwajcarskiego Banku Narodowego zwiększyły się 7-krotnie. On dokonuje olbrzymich interwencji w celu osłabienia franka. A z drugiej strony musi, dla nas powinna być przestrogą sytuacja Turcji, która, powiedzmy, się bardzo zadłużyła za granicą i w chwili, kiedy przychodzą spłaty tych zobowiązań już takich generalnych, to w tym momencie może się najbardziej obciążeni są ci, którzy mają zobowiązania w obcych walutach. Więc należy uznać, że to jakiś dobry początek, można powiedzieć, jest tych zamian frankowych na złotówkowe, ale moim zdaniem... Ale panie doktorze, nie ma pan takiego wrażenia. Panie doktorze, nie ma pan... No właśnie, bo kredyty frankowe to tragedia wielu tysięcy rodzin. Kto wtedy pozwolił na te kredyty? To kilkanaście lat temu. Proszę panią, tak się złożyło, że ja zostałem odwołany z bycia zastępcą Balcerowicza
w tamtejszym komitecie i tylko jedna osoba, która była przeze mnie rekomendowana, z tamtego komitetu głosowała przeciwko rekomendacji S. Byliśmy cały czas przeciwko temu. Ja występowałem dwukrotnie w Sejmie, tłumacząc zawiłości po prostu ryzyka walutowego. Niestety taki nacisk był, bo jest on bardzo korzystny dla tych, którzy udzielają zobowiązań swojej własnej, powiedzmy, walucie i w tym, czym chcą inwestować. Niemniej Polska, jeśli chce być krajem silnym, to musi jednak respektować prawa, które są ekonomiczne i finansowe. Nie ma parytet stóp procentowych należy do takich praw, ale prawa Habakuka, o którym nie wspomnieliśmy, a dotyczące tego, że nie należy sprowadzać imigrantów w celu obniżenia wynagrodzeń w kraju, jeśli chce się dogoniać inne kraje, też powinno być respektowane. Panie doktorze, musimy niestety kończyć. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Cezary Mech, prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, był państwa i moim gościem. Ja panu dziękuję. A państwu na koniec naszego spotkania niestety mam do przekazania wiadomość z ostatniej chwili. Przykrą wiadomość. Zmarła legenda polskiego sportu. Ryszard Szurkowski to najbardziej utytułowany polski kolarz w historii, między innymi Mistrzostw Świata, Mistrz Świata właśnie, Ryszard Szurkowski z 1973 roku, dwukrotny srebrny medalista olimpijski i czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju. Powszechnie uważano go za najlepszego zawodnika amatora na świecie. W 2018 roku uległ wypadkowi podczas wyścigu weteranów w Kolonii. Zmarł w wieku 75 lat. Został również nagrodzony przez UNESCO za swoją działalność sportową. I niestety tą przykrą wiadomością, ale mam nadzieję, że ten niesamowity sportowiec, polski sportowiec, polska duma zostanie w naszej pamięci, drodzy państwo, na długi, długi czas. Kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.